Dobry wieczór Państwu, Adrian Stankowski. Zaczynamy program Gość programu dzisiaj. Dzisiaj mamy dwóch gości w studiu Telewizji Republika. Pan Mariusz Marszałkowski z portalu polon.pl. Witam serdecznie. Dzień dobry. I na łączeniu jest z nami pan profesor Zbigniew Krysiak, Instytut Myśli Szumana. Witam serdecznie. Witam również. Dzisiaj szczególny program, bo cisza wyborcza, więc obu rozmówców uczulam na ten problem, ale to też jest pewna szansa, żeby porozmawiać nieco w innej perspektywie, omówić nasze szanse gospodarcze, źródła naszego rozwoju i niebezpieczeństwa, które nad tą dobrą przyszłością polskiej gospodarki mogłyby zaciążyć. Może pan profesor Zbigniew Krysiak rozpocznie naszą rozmowę. Zielony Ład Europejski to już jest słowo odmieniane przez pojęcie, którego używamy ostatnio bardzo często, w kontekście rolnictwa, ale to wiemy, że rolnictwa, tych uregulowań dedykowanych specyficznie dla rolników jest znaczna mniejszość. Pan profesor Zbigniew Krysiak, kto na tym skorzysta, na tym całym takim prądzie umysłowym, bo to trudno już mówić o konkretnych rozwiązaniach, bo co tam jakiś czas jesteśmy zaskakiwani nowymi koncepcjami, już nie 55, tylko 90% i tak dalej, i tak dalej. O co w tym wszystkim chodzi? No tu pan redaktor ma rację, rzeczywiście jesteśmy zaskakiwani, bo ktokolwiek się nie przebudzi tam wśród pewnych osób, tak zwanych aktywistów, prawda, w Brukseli, to wpada na nowy pomysł. I tu, proszę państwa, stoimy przed wielkim zagrożeniem, powiedziałbym wręcz katastrofą, jeśli ta sprawa będzie szła właśnie w takim kierunku. Podstawową sprawą dla mnie jako ekonomisty jest w ogóle brak zbudżetowania, zbilansowania, określenia, można by powiedzieć, kwot środków i inwestycji, które będą potrzebne, czy byłyby potrzebne, w tym, przepraszam za sformułowanie, koślawym i w ogóle niepoukładanym jakimś wynikającym, przepraszam, z nawiedzenia pewnych osób, które się obudziły i wpadły na taki pomysł. I podstawową sprawą zawsze w polityce gospodarczej, czy też można powiedzieć w działalności każdego przedsiębiorstwa, inwestycjach, jest przede wszystkim ustalenie źródeł finansowania, możliwości finansowych. I tutaj, proszę państwa, w tej... Też chyba i wykonawczych, panie profesorze, bo jak się chce ocieplić jeden dom, to sprawa jest oczywista, ale jak się chce ocieplić całą Europę, to już przestaje być oczywiste. No więc zawsze tutaj oczywiście jest to ten element w ogóle całego planowania. Jak robimy pewien plan, budżet dla przedsiębiorstwa, korporacji, to oczywiście mamy pewien cel, pewien plan operacyjny, ustalenie właśnie, co chcemy zrobić, i to powinno być poprzedzone przed etapem właśnie dokonania zbilansowania potrzebnych środków. I wtedy, jeśli jest sytuacja taka, że się planuje, jeśli ten plan działań operacyjnych, prawda, na ten plan działań operacyjnych nie wystarcza środków, no to trzeba to po prostu skorygować. Każde racjonalne planowanie, również w ramach budżetów państw, jest w ten sposób dokonywane. I tutaj, proszę państwa, słyszymy o różnych estymacjach, szacunkach tego, można powiedzieć, nieposkładanego planu operacyjnego. Robią to Francuzi, robią to różne eksperci, analitycy właśnie banków. I otóż co słyszymy? Słyszymy, że w perspektywie 10 lat, tutaj odnosząc nie tylko do Polski, ale tutaj ja chciałem jakby podać liczby, które wydaje mi się, że dość jakby dają pewien obraz prawdopodobny, jaka katastrofa nas czeka. Te liczby mówią o tym, że przez 10 lat
każda osoba pracująca, czyli w Polsce około 17-18 milionów, prawda, będzie musiała ponieść koszty na poziomie od 30 do 60 tysięcy złotych. Czyli jeśli to przemnożymy przez 10 lat, to jest taki jakby każda osoba pracująca, mówię każda, bo są wśród tych osoby bardzo ubogie, nisko zarabiające, to są kwoty od 300 do 600 tysięcy złotych. Takie zadłużenie czy takie obciążenie z tych szacunków właśnie wynika. Ja celowo podaję te liczby, dlatego że to od razu tworzy wyobrażenie bardzo dobre dla wszystkich Polaków, dla wszystkich widzów, którzy w tej chwili nas oglądają, że to po prostu nie ma sensu. I dlatego to wnioskiem z tego jakby wstępnego objaśnienia jest to, że tam po prostu w Brukseli jest kompletny chaos, a już nie mówiąc, proszę Państwa, o tym, że Unia Europejska stoi przed bankructwem finansowym, ponieważ na te różne sprawy, które dotyczą i podstawowego budżetu, i tak zwanego funduszu na odbudowę, po prostu nie ma środków. I tam jest w tej chwili bardzo duży chaos w tym kontekście, w tej sprawie, co z tym zrobić, bo być może za chwilę okaże się, że król jest nagi. Panu Mariuszowi Marszałkowskiemu nie pozostaje nic innego, tylko bronić tego Zielonego Ładu. Zobaczymy, czy pan będzie chciał. To oczywiście pański wybór, ale no właśnie, czy, no bo może jest jakiś powód ważny, na przykład planeta płonie, albo rzeczywiście dzięki tym wydatkom będziemy to już tacy ekologiczni, zdrowi, piękni i młodzi. To znaczy, oczywiście Zielony Ład budzi uzasadnione kontrowersje i budzi kontrowersje na wielu płaszczyznach finansowych, kwestii tempa. Pamiętajmy, że jako Unia Europejska my jesteśmy zróżnicowani nie tylko pod względem języka, kultury, historii, ale też pod względem na przykład położenia geograficznego, który determinuje różne środki na przykład wytwarzania energii. Na przykład polski system ciepłowniczy jest najbardziej rozbudowany w Europie. Nie ma innego podobnego systemu ciepłowniczego, mówię o ciepłownictwie systemowym, które by było na takim poziomie. W Hiszpanii czy w Portugalii w ogóle nie istnieje praktycznie ciepłownictwo systemowe. Nie ma elektrociepłowni, nie ma ciepłowni. My mamy 400 takich obiektów, które wymagają transformacji. I to są oczywiście wyzwania. Natomiast Zielony Ład, czy w ogóle polityka transformacji energetycznej, to nie jest tylko kwestia, nazwijmy to, wydatkowania pieniędzy. Oczywiście ona ma duże znaczenie dlatego, że te pieniądze mają też jednocześnie pobudzać europejską, w domyśle europejską gospodarkę. Tak jak kiedyś gospodarkę pobudzała na przykład kupno samochodów, czy w ogóle motoryzacja, tak jak pobudzał sektor stalowy, sektor przemysł, tak, stoczniowy, metalurgiczny, tak teraz ten model się wyczerpał. I Unia szuka nowego sposobu tego boomu, który ma spowodować, że będziemy znacznie bardziej, czy będziemy wyprzedzać inne kontynenty w pewnych technologiach. Unia Europejska wymyśliła, że będą to technologie bezemisyjne albo niskoemisyjne. Elektromobilność, nowy sposób na przykład ogrzewania domów, ocieplania i tak dalej. Ale to, co w mojej opinii jest kluczowe, bo my często w dyskusji o transformacji energetycznej nie wspominamy o tym. Znaczy wspominamy o zmianie klimatu, której pan redaktor wspomniał, o ociepleniu. Natomiast dla mnie jakby to jest argument, który był wykorzystywany przez lata rzeczywiście, bo się zmieniało, jak zobaczymy sobie na przykład nazwy polityk energetycznych. Jeszcze w latach 90. Unia Europejska miała politykę energetyczną. Potem w latach, na początku lat 2000, to się zmieniło w politykę energetyczno-klimatyczną. Potem po 2008 roku, właściwie 9 po traktacie lizbońskim, ta nazwa zmieniła się całkowicie i teraz mamy politykę klimatyczną. To się zmieniło, dlatego że zmieniło się oczekiwanie społeczne. Znaczy ktoś wymyślił w Unii Europejskiej, w Brukseli, że bardziej akceptację znajdzie nazwa klimatyczna, że zmieniamy naszą, transformujemy gospodarkę dlatego, że się zmienia klimat, niż na przykład ze względów energetycznych. Tego ludzie nie rozumieli. Natomiast dla mnie wciąż kluczowym argumentem za pewną transformacją energetyczną, możemy dyskutować, jak ona ma wyglądać, jak ma przebiegać, w jakim terminie, harmonogramie, z jakimi kosztami, jest kwestia energetyczna, ale w rozumieniu strategicznym.
Pamiętajmy, że Europa jako kontynent jest pozbawiona surowców energetycznych. Poza Norwegią właściwie nie wydobywa się u nas żadnych surowców, takich jak ropa czy gaz. Większość tych surowców sprowadzamy spoza Europy. Wcześniej to była Rosja, jest to Arabia Saudyjska, Katar, teraz Stany Zjednoczone coraz bardziej. Tylko pytanie... No, wydobywamy węgiel w Polsce. To... Wydobywamy węgiel, który jednak jest to byśmy musieli mieć pewnie osobny program na to, jak wygląda kwestia ekonomii wydobycia węgla w Polsce. Natomiast problem jest taki, że co roku miliardy czy setki miliardów euro wypływają z naszego kontynentu i zasilają petrostacje w Katarze, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. No pomyślmy, dlaczego Arabowie mają tyle pieniędzy, żeby budować, wydawać setki milionów czy miliardów złotych, czy dolarów na przykład na wznoszenie Dubaju czy Riyadu, tych wszystkich wieżowców. No z tego, że my co roku przelewamy setki miliardów dolarów i euro właśnie za surowce energetyczne. I teraz jakby pomysłem strategii Unii Europejskiej uniezależniania się od tych państw jest między innymi właśnie transformacja energetyczna, czyli porzucanie sprowadzania surowców, ropy, gazu ziemnego z Kataru czy z Arabii Saudyjskiej. A pamiętajmy, że te państwa są nam obco kulturowe, one są obco wartości. One nie przedstawiają takich zasad w demokracji, czy zasad, tam nie ma wolności słowa, nie ma wolności wyboru. No teraz cieszą się kobiety, że mogą jeździć samochodem. Ale pamiętajmy, że w latach 70. Arabia Saudyjska razem ze swoimi partnerami arabskimi zablokowała dostęp do surowców energetycznych dla Europy, co skończyło się fatalnie. I teraz, żeby nie powtórzyć błędu uzależnienia, tak jak zrobiliśmy z Arabią Saudyjską, jak zrobiliśmy z Rosją, pomysłem jest, żeby odejść całkowicie od tych surowców. I taki argument, jeżeli mówimy o rozłożeniu tego w czasie, o transformacji, do mnie absolutnie przemawia. Europa, jeżeli chce być silna, chce być niezależna, musi być samowystarczalna również pod kątem energetycznym. Bo pamiętajmy, że dzisiaj energetyka to jest klucz do bogactwa. My możemy, na przykład w przypadku Polski, jeżeli źle to rozegramy, możemy się pogrążyć, bo konkurencyjność nasza spadnie do takiego poziomu, że po prostu nie będzie się opłacało u nas nic produkować. Ale jeżeli to dobrze rozegramy, to nie będziemy wydawać rocznie miliardów złotych, które będą wypływały. Polska na przykład, jeżeli mówimy tu o liczbach, co roku wydaje na surowce energetyczne prawie 200 miliardów złotych. To jest 1/3 polskiego budżetu, wypływa z Polski na zakup ropy i gazu. Te pieniądze mogłyby zostać u nas i transformować naszą gospodarkę, a nie finansować petrostacje i budowę nowych drapaczy chmur w Dubaju na przykład. No, ale to uniezależnienie się od źródeł zewnętrznych oznaczało po drodze uzależnienie się od energetyki, od kopalin z Rosji. To, tak to było. Oczywiście, taki był zamysł pewnych państw, czyli uzależnić, porzucić dostawy na przykład z Ameryki czy z Arabii Saudyjskiej, ale zwiększyć dostawy na przykład gazu ziemnego z Rosji. Taki był modus operandi niemieckiej gospodarki transformacji. Ale tu aż się prosi, to pytanie do pana profesora Zbigniewa Krysiaka. Panie profesorze, no, budować energetykę jądrową. Tymczasem nasi zachodni sąsiedzi w ogóle wygasili już posiadane elektrownie jądrowe, a budowa ledwo co zapoczątkowana elektrowni w Polsce, tam, no, nad tym stoją duże znaki zapytania. Właśnie tak. No, tutaj się wszyscy zgadzamy, że transformacja energetyczna jest procesem potrzebnym, ale jaka tutaj funkcja celu, czy cel, czy jakby co powinno być takim wykładnikiem, który z perspektywy ekonomii i motywacji dla wszystkich, którzy chcą w to się włączyć, inwestować, chodzi o przedsiębiorców, w ogóle całe środowisko gospodarcze. Otóż tym celem powinno być ubieganie się czy zabieganie o to, żeby jak najszybciej obniżać ceny energii. I tutaj właśnie wtedy wszystko staje się jasne. W ramach tego musi się to kształtować w sposób, no, wolnorynkowy, czyli nie możemy robić tak, że Bruksela dzisiaj
administracyjnie nakaże ze względu na interes Niemców, prawda, bo tak jest niestety, rozwijać elektromobilność. Albo za chwilę słyszymy, za rok czy dwa lata, nie pamiętam, będzie zakaz instalowania pieców gazowych, prawda, albo przedtem mobilizowano ludzi, żeby przechodzić właśnie z węglowych na gazowe. A zatem tutaj nie może to być właśnie system centralnie sterowany, bo tutaj no wiemy, jak zbankrutował system sowiecki, prawda, i w Polsce socjalizm, gdzie gospodarka centralnie sterowana po prostu wcześniej czy później zbankrutuje. Czyli to jest drugi element właśnie w tym jakby objaśnianiu. Tu jeszcze raz podkreślę, proszę Państwa, nie można zapomnieć siły na zamiary. To znaczy zawsze to finansowanie przy ustaleniu planu operacyjnego, celów i tak dalej, trzeba sprawdzić, czy ustalić, czy mamy finanse. Od tego nie Panie da profesorze, się... Panie profesorze, wejdę w słowo, czy, przepraszam, ale czy decydenci ci brukselscy, czy gdzie oni tam siedzą, tego nie wiedzą? Bo to jest takie dosyć, przepraszam, no, wiedza z zakresu rachunkowości w liceum ogólnokształcącym. Proszę Państwa, przy całym szacunku, tam gdzie ideologia dominuje, tam kończy się logika. To wszystkie systemy ideologiczne właśnie to potwierdziły. Ja chciałem teraz też jakby oczywiście wchodząc w ten kontekst pytania pana redaktora elektrowni jądrowych, ale też jakby w ten wątek, który poruszył właśnie pan Marszałkowski. Otóż sprawa różnych materiałów, środków do produkcji energii. No proszę Państwa, elektromobilność, lit, to jest Ukraina, Rosja i Chiny. Więc jeśli chcemy rozwijać tą, że tak powiem, ekologiczną energetykę i dobrze, bo ja uważam, że ta dywersyfikacja i samochody spalinowe, wodorowe, o różnych napędach, ale musi być ta dywersyfikacja, ale zasoby litu, nie mamy zasobów litu w Polsce. Następnie sprawa wiatraków. Wiatraki, jak słyszeliśmy ostatnio, Niemcy po czterech czy paru latach chcą... problem z utylizacją, prawda? W związku z tym również jest to... Sam wiatrak jest materiałem, jest pewną, można by powiedzieć, też takim źródłem, czy jako generator, prawda? Wiatr go napędza, co prawda, ale jest to urządzenie, które pochodzi z pewnych surowców. I teraz dotykamy sprawy elektrowni jądrowych. No, pokładów rudy uranu, prawda, czy innych nie mamy. Ale w związku z tym też będziemy to sprowadzali. Także tutaj do mojego szanownego przedmówcy, bo absolutnie z całą masą tutaj tez, które pan wypowiedział, one są właśnie, jest zgoda. Natomiast trzeba podkreślić, że to w kwestii też transformacji, my w ramach tych materiałów, które są, będą potrzebne, też musimy je sprowadzać, ale to nie zaburza, w związku z tym, czy nie blokuje konieczności wdrażania elektrowni jądrowych. No proszę Państwa, Niemcy zlikwidowali elektrownie jądrowe, sięgają po węgiel. Obecnie w Niemczech stworzył się poważny problem dotyczący też kosztów cen energii i słyszymy, że wiele przedsiębiorstw niemieckich zaczyna inwestować czy przenosić produkcję do Stanów Zjednoczonych. I tu chciałem, panie redaktorze, i taki jeden wątek. Stany Zjednoczone dlaczego przyciągają? Oni wdrożyli w tej chwili Inflationary Accounting, Inflationary Reduction Act, czyli taką ustawę, która co prawda w nazwie ma ustawa o redukcji inflacji, ale on dotyczy bardzo szczegółowy pakiet, który określa de facto całą masę motywacji. Czyli jak nie ma tam administracyjnie ustalonych jakby obszarów czy rodzajów czy sposobów produkcji energii, tylko jak będziesz zmniejszał
koszt produkcji, będziesz dostawał określone ulgi podatkowe i to jest takie właśnie działanie motywujące, czyli nie administracyjne nakazy, czyli tworzące pewną elastyczność na rynku. I tutaj ten akt, ta regulacja jest znakomita, bardzo szczegółowa i moim zdaniem, co jest w tych regulacjach? W tych regulacjach między innymi jest to, że niemieckie na przykład albo europejskie przedsiębiorstwo, które chciałoby korzystać z tych dobroci tego aktu, musi zarejestrować się, czy działać właśnie tam na terenie Stanów Zjednoczonych, czyli nie posiadać tylko oddziału, a więc być no, takim pełnym płatnikiem również podatków. I to jest taki przykład, który pokazuje, jak można zarządzać i tak się w gospodarce właśnie tworzy przez właśnie takie motywacje, które tworzą bardzo elastyczny układ dotyczący. Panie profesorze, patrzę, tego celu, patrzę na zegar, a chciałbym jeszcze, żeby pan Mariusz Marszałkowski się odniósł, no bo właśnie, bo te regulacje, o których mówimy na terenie Unii Europejskiej, podwyższają cenę energii, a więc zmniejszają konkurencyjność europejskiej, w tym polskiej gospodarki, a to wszystko jest kwestia bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa energetycznego, to jest takie pojęcie, które się przebija do opinii publicznej, że bezpieczeństwo nie polega tylko na posiadaniu czołgów. No oczywiście, no bezpieczeństwo energetyczne, ja tylko przypomnę taką doktrynę z początku lat 90. Falina Kwiecińskiego, czyli byłego ambasadora Związku Sowieckiego w RFN i wiceministra Związku Sowieckiego. Oni uknuli taką doktrynę, która zakładała, że w nowej rzeczywistości politycznej po upadku Związku Sowieckiego czołgi, rakiety i samoloty zastąpi gaz i ropa. Oczywiście z perspektywy rosyjskiej. I to znaczy, że Putin 30 lat jakąś tam pracę doktorską czy magisterską napisał na ten temat. Tak, nawet tak. Cała ta filozofia zastąpienia siły militarnej przez energetykę była w zasadzie z sukcesem wdrażana w życie, gdyby nie wymysł Putina i jego imperialistycznego zaplecza, żeby poszerzać czy odtwarzać Związek Sowiecki. Ale to jest jakby inna kwestia. Rzeczywiście bezpieczeństwo energetyczne to poza wymiarem dostępu do surowców czy dywersyfikacji dostępu do surowców, to jest również kwestia konkurencyjności, czyli ceny tych surowców. Ja się zgadzam tutaj z panem profesorem w tym aspekcie, że rzeczywiście ta transformacyjna polityka oparta na nowych surowcach będzie wymagała sprowadzania ich części, importu z różnych kierunków. Natomiast jakby zamysł jest taki, żebyśmy to my decydowali, skąd będziemy to importować, a nie na zasadzie, że ktoś, jakiś kartel się zawiązuje, który nam potem sprzedaje i traktuje nas nawet nie jako petentów, nie jako podmiot, tylko traktuje nas jako przedmiot, bo na przykład Arabowie dzisiaj mają świadomość, że i tak my będziemy od nich kupować te surowce, bo od Rosji nie sprowadzamy. Amerykanie nie mają takich wolumenów, które mogliby nam zaoferować. Norwedzy też, że tak powiem, już są na końcówce też swojego, powiedzmy, boomu naftowego, gazowego. No i właściwie tylko jest jedna droga. No i teraz, jeżeli mówimy jeszcze o tej bezpieczeństwie energetycznym, rzeczywiście jest tak, że ceny energii w Europie rosną i one będą rosły jeszcze przez najbliższe lata, dopóki ten miks energetyczny, który ma być założony, czyli w oparciu, przynajmniej zgodnie z tymi wszystkimi dyrektywami, wiatr, słońce plus magazyny energii i źródła takie jak energetyka jądrowa, jakieś biopaliwa, te wszystkie nowe surowce, które mają powstać, no to do tego czasu ceny energii będą wysokie. I też tu niestety musimy sobie powiedzieć, bo pan redaktor wspomniał o energetyce jądrowej. Ona będzie nam zapewniała bezpieczeństwo dostępu do energii. Czyli będziemy mieli stabilny dostęp do energii. Ale niestety to trzeba odczarować i to też ludzie muszą mieć świadomość. Energetyka jądrowa w naszym kraju nie sprawi, że będziemy płacić niższe rachunki za energię. Absolutnie. Może nasze dzieci, może moje dzieci, może moje wnuki będą płacić niższe rachunki w związku z funkcjonowaniem tej elektrowni. Natomiast pamiętajmy, budowa jednego bloku energetyki jądrowej to jest około 100 miliardów złotych. My chcemy zbudować w samym Choczewie około trzech bloków, czyli trzeba liczyć koszty razem z sieciami, z wszystkim razy trzy.
No pamiętajmy, te koszty będą też musiały skądś pochodzić. Będziemy musieli wziąć kredyt, będziemy musieli go spłacać. Oczywiście elektrownia jądrowa funkcjonuje 50, 60, 70 lat, ale przez te pierwsze 20-30 my będziemy ją budować, będziemy wydawać, a na to musimy mieć pieniądze. Mariusz Marszałkowski w studiu Telewizji Republika, portal polon.pl. Dziękuję serdecznie i na łączeniu pan profesor Zbigniew Krysiak, Instytut Myśli Szumana. Dziękuję serdecznie, panie dziękuję profesorze. Bardzo. Państwu dziękuję za tę część programu. Już za chwilę będziemy mówić o bezpieczeństwie, ale w tym kontekście militarnym, natowskim, to już za moment.